Jestem świątynią pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz świętych Piotra i Pawła. Miejscowa ludność nazywa mnie także bazyliką mniejszą lub farą. Została zbudowana w XVI wieku. Od 1558 roku byłam przekazana najpierw zborowi kalwińskiemu, następnie zarządzał mną zbór braci polskich, później stałam się własnością ewangelików reformowanych, aż w roku 1630 zostałam zwrócona katolikom. W czasie wojny w 1703 roku Szwedzi spalili mnie. Następnie w latach 1703-1706 architekt Carlo Keronim odbudował mnie według projektu Tylmana z Gameren, na polecenie Jana Dobrogosta Krasińskiego. W 1839 roku opiekę nade mną przejęło duchowieństwo diecezjalne. 9 września 1939 roku zostałam zbombardowana i zamknięta do końca wojny. Moje wnętrze zdobione jest freskami włoskiego malarza Michała Anioła Paleloniego z lat 1707-1708. Na szczególną uwagę zasługuje przepiękna scena w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny znajdująca się w prezbiterium. W mojej zakrystii znajduje się wiele interesujących portretów sarmackich z XVIII wieku oraz słynne lustro Twardowskiego, o którym krąży kilka legend. Jak podaje katolicka agencja informacyjna, zostałam zbudowana na planie prostokąta, jestem trójnawowa, przykryta sklepieniem kolebkowo-krzyżowym. Na wyboczne są znacznie węższe od głównej. Moja fasada jest typowo barokowa, z trójkątnym szczytem, ozdobionym figurami świętych apostołów Piotra i Pawła. Po moich bokach są dwie wieżyczki gotyckie pozostałe z dawnego kościoła obronnego. 28 lutego 1996 roku została ogłoszona sanktuarium maryjnym przez biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza. 4 kwietnia 1997 roku papież Jan Paweł II ustanowił mnie bazyliką mniejszą. Ciekawostką jest fakt, iż w 1969 roku w moim wnętrzu Lech Wałęsa wziął ślub z Danutą, z domu Gołoś.